Siemano widzowie w kolejnym odcinku na kanale. W poprzednim odcinku, jak widać, zrobiliście mega zasięg, zrobiliście ponad 1000 łapek w górę, także ściągamy sobie w tym odcinku DB Killera i zobaczymy, czy to faktycznie jest takie głośne. Wyjedziemy sobie na miasto i sprawdzimy reakcję ludzi na ten super mega głośny wydech w DRZ-cie. Robimy sobie tak. Cyk. Przemyjemy go i go zabieramy ze sobą, żeby przypału nie było. A teraz sobie sprawdzimy, jak to faktycznie chodzi. 3, 2, 1. O kurde! Dobra widzowie, już wiecie, że jest grubo, także lecimy na miasto. Także drodzy widzowie, witam was. Tematy filmów was bardzo ciekawią. Supermoto w mieście to jest to, czego chcecie. Także lecimy sobie z kolejnym odcinkiem, już trzecim z tej serii pod rząd. Tak jak obiecałem, ściągnęliśmy sobie DB Killera. Moglibyście już posłuchać, jak to sobie brzmi, ale teraz sobie sprawdzimy już na przechodniach, ogólnie na ludziach w mieście, jak reagują po prostu na ten wydech. Czy aż tak jest głośny, czy nie. Czy faktycznie ja mam coś nie tak ze słuchem. Chodzi na wolnych obrotach, ale szczerze powiedziawszy, ja już mam go dość. Przyjechałem tutaj, zaledwie 3 km pokonałem DRZ-tą. Chciałbym już z powrotem założyć tego DB Killera i mieć spokój z uszami. Mam takie złudne wrażenie, że teraz ten motocykl ma gorszy dół, a lepszą górę. Nie wiem, czy to jest prawda. Teraz to sobie sprawdzimy. Mamy dwójkę, z trójki szedł normalnie, z wolnych obrotów na gumę. Nie no, jest, trójka była zapięta i wstaje. Myślę, że jest git. Wytestowałbym sobie VMAX, można spróbować, ale nie takiego VMAXa, tylko po prostu jak to się zbiera do setki, nie? Sobie sprawdźmy. Dobra, tyle. Myślę, że dół mu się zmniejszył, ale za to górę ma zajebistą, nie? Może tak to działać widzowie? Dajcie znać w komentarzu. Także co, mi bębenki wysiadają, ale poświęcam się dla was, żeby ten odcinek nagrać. Myślę, że wy też postaracie się poświęcić dla mnie i wytrwać do samego końca. Ogarnijmy sobie widzowie misję numer 1. Przejazd pod wiaduktem. Zobaczymy, czy moje uszy będą w stanie wytrzymać, czy nie będą. I jak to jest. Nie no, znośnie, znośnie, naprawdę. O, tu już nie! Tu już zabolało! Dobra, robimy sobie wjazd na swoją byłą szkołę. Dobra, jednak ktoś tam jest. Cześć! Dawno się nie widzieliśmy. Dawaj, trika zrobię. Ci pokażę, jak się jedzie. A to twój czy? Mój. Tak? BMX-em jeździsz do szkoły? To jest bestia, nie jakieś. Pa co zrobię, mnie kamsz to ruczył. Aaaa! Zamiana? Zamiana? Deal, robimy deala, dobra. Ja wracam tym. Gdyby Killera wyciągnąłem, głośny jest czy nie jest głośny? No siądźce. Tyłem. Tyłem, żebyś nie wiedział, kiedy odpalam. A każda bierze. Dobra, jakiś skrót, coś tego typu? Czy czekamy na światła? Czekamy, czekamy, dobra. Jazda. Ja nie prowadzę. Wow, 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 ja tak się boję. To musi być w górze i tu masz rozruch. Dobra, zamiana szybka sprzętów. Zobaczymy, jak ta WR-ka idzie. Ty no, fajnie! A czuć, że ma trochę tej mocy, no. O, teraz idzie, no. Idzie, no. To WR-ką trzeba umieć latać, ją wybijać żak. No, no. 1 hour later. Ale śmigają chłopy, kurde. Widzowie, to chyba koniec tego DB Killera. Już sobie sprawdziliśmy w miarę jak to śmiga, brzmi. Uszy mnie bolą. I do góry. Dobrze jest! Ale coastery siedzą, widzowie. Lecimy jeszcze narobić trochę ryżu na mieście. Jest tu pan sędziarz. Cześć! Jest supermoto? Ja myślę, że wyjedziesz, rozpędzisz się stamtąd, tu strzelisz z klamy, tu zrobisz whipa i tam wylądujesz. On stary, jak chce tu przyjechać, to kurwa, zdjęcie muszę zrobić. Chodź, ale na kolana, siadaj na kolana, do Mikołaja. Uśmiechnij się, kurwa. Nie wróć tych oczu! Ja nie wrócę! No odpuść szerzej, tak! Tam kurwa! Chodź z betonem, jeszcze z betonem. Jeszcze z betonem, no. Po drogie. Hello! Okej? Okay. Co tam się dzieje? Widać klamę! Tobie tak, a mi nie! Coś się stało, coś się stało. Wow. I pasat rozdupiony. Dobra, powoli się przejeżdżamy. Lajtowo. Dobrze leci! Ale słońce jarzy. Dobra widzowie, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Pośmigaliśmy sobie na supermoto, narobiliśmy trochę ryżu w mieście. Sprawdziliśmy przede wszystkim ten wydech, nie? Ogólnie jest bardzo głośny. Zostawcie łapkę w górę. Zapraszam was do oglądania następnego odcinka już za tydzień. Ja się z wami na razie żegnam. I spotkaliśmy jeszcze kogoś. Co tam? Ja już pojeździę dzisiaj. Ale na gumę mogę postawić.